gdy modlisz się. Dzisiaj w ogóle mieliśmy taką modlitwę, że już myślałem, że był pół na pół. Połowa modlących się była z Ukrainy, połowa z Polski, więc równowaga została zachowana. Nikt nie musiał wyjść, bo ich było więcej. Nie, była równowaga, także dobrze jest. Bo w środę, dla tych, którzy są w okolicach, zapraszamy w środę też na modlitwy. O 18:00 modlimy się przed nabożeństwem i tam dzieją się też piękne rzeczy, bo to jest naprawdę coś wspaniałego, gdy modlimy się o siebie nawzajem i przynosimy do Boga te wszystkie rzeczy, które Bóg kładzie nam na sercu. Dlatego pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za ten przywilej, że mogę być tutaj w tym miejscu i że Ty jesteś pośród nas. Teraz proszę Cię, abyś błogosławił to rozważanie Twojego słowa. Przemawiaj do nas i ucz nas, Panie. W Twoim świętym imieniu modlę się o to. Amen. Tak, gdy myślałem, o czym się dzisiaj podzielić z wami, to Bóg położył mi na sercu właśnie temat modlitwy, bo chyba wszyscy wiemy, jak bardzo ważna jest modlitwa w naszym życiu, w życiu chrześcijańskim. Ale z drugiej strony, tak łatwo jest nam zaniedbywać modlitwę. No niestety, tak trudno jest być takim wytrwałym w modlitwach, bo zdarzają się takie wymówki jak: a ja nie mam czasu, bo jestem zbyt zajęty, zbyt zmęczony, bo to, bo tamto. I zaniedbujemy coś, co jest tak ważne. Ja też to mówię ze swojego własnego doświadczenia. Tak łatwo nam jest jakby powiedzieć sobie: a to może jutro się pomodlę, bo dzisiaj już jestem zmęczony, dzisiaj już nie mam czasu, albo to, bo mam inne rzeczy na głowie. Ale modlitwa jest tak ważna. Słuchajcie, i w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale Jezus uczy modlitwy swoich uczniów. Ale ciekawe jest to, że On poprzedza, tutaj przynajmniej w Ewangelii Łukasza, poprzedzone to jest historią, którą znajdujemy w Łukasza 10 rozdziale od 38 do 42 wersetu. Ja myślę, że to nie jest przypadkowe, że to wydarzenie jest opisane tuż przed tym, jak Jezus uczy modlitwy. A zaraz zobaczcie dlaczego. Ja przeczytam ten fragment. A gdy szli, wstąpili do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Wow. Ta historia dla mnie to jest tak nieprawdopodobne, bo znaczy, Marta tutaj, ona sama siebie przekonywała, że to, co ona robi, jest najważniejsze. To krzątanie się, to ta praca, to wszystko. Ona robiła wiele dobrych rzeczy. Ale w tym samym, w robieniu tych wszystkich rzeczy, była daleko od Jezusa. I to jest ciekawe. Bo to, co ona robiła, powodowało w jej sercu, że jest taka, miała takie poczucie frustracji. Frustracji takiego niedocenienia. Bo Jezu, czy Ty nie widzisz? Ja tak tutaj pracuję, staram się, krzątam się. A ona co? Ona sobie siedzi po prostu. Weź jej coś powiedz. Zrób z tym porządek. I gdy ona przyszła właśnie z tymi frustracjami do Jezusa, znaczy On nie próbuje jej jakoś tam złagodzić, jakoś tak tego zrównoważyć, tylko mówi do niej: Marto, słuchaj, to co robisz, to nie jest właściwe, to nie o to chodzi w życiu. Te wszystkie te twoje staranie, te twoje krzątanie, to nie jest najważniejsze. Twoja siostra robi to, co słuszne, to, co ważne. Nie mówi, żeby jakoś tam zbalansować, jakoś tak wybrać z tej sytuacji, żeby nie urazić nikogo, ale mówi: jeśli masz wybrać między działaniem a modlitwą i siedzeniem u stóp Jezusa, to wybierz modlitwę. Wybierz to, żeby usiąść u stóp Jezusa. Bo tak jak tu w 42 wersecie jest powiedziane, niewiele potrzeba, tylko tego jednego. Niewiele potrzeba. Zobaczcie,
ta historia jest tak cenna, bo ona mi mówi, że o tym, jak my często wybieramy działanie i zaczynamy działanie bez modlitwy. A mamy w głowie tyle rzeczy, ręce, rękawy pokasane i już tu chcemy działać, a nie pytamy Boga. Nie spędzamy czasu na tym, żeby usiąść u Jego stóp i wybrać to, co ważniejsze. Żeby posłuchać, co On ma do powiedzenia. I dla mnie ten obraz modlitwy to jest to właśnie, kiedy przychodzę i siedzę u stóp Jezusa, wsłuchuję się w Jego głos i doświadczam tego pokoju, który On wlewa w moje serce. I w moim sercu już wtedy nie ma frustracji, tylko po prostu taki błogi pokój, że ja mogę przyjmować i słuchać to, co On do mnie mówi. Bo Marta była sfrustrowana. A Jezus mówi, by zostawiła to wszystko i przyszła do Niego. Usiadła u Jego stóp, przyjmując ten pokój, który On ma. Bo zobaczcie, Filipian 4 od 6 do 8 mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. I co się wtedy będzie działo? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Skąd ten pokój? Właśnie stąd, że ja przychodzę i siedzę u stóp Jezusa i powierzam Mu te wszystkie rzeczy. Dzisiaj tam modliliśmy się, bo Anton dostał powołanie do wojska i tak modliliśmy się, ale jak tam siedzieliśmy jeszcze przed nabożeństwem, tak rozmawialiśmy, tak patrzyłem na niego, jego taka postawa. Nie, tam... Bóg ma plan, zaczniemy, będzie dobrze, nie ma co się... Ja tak sobie myślę, skąd w takich okolicznościach można mieć pokój? Że będzie dobrze? To nie bierze się z tego, co się dzieje wokół mnie, z okoliczności, ale to się bierze z tego, że w tych moich modlitwach i w błaganiem, z dziękczynieniem powierzyłem to wszystko Bogu. Powierzam to Bogu. A wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Ja tego nie rozumiem, jak to jest możliwe, żeby mieć pokój w takich sytuacjach, ale ten pokój strzeże mojego serca i moich myśli w Chrystusie Jezusie. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy przychodzili do Jezusa, przychodzili do Boga i w modlitwach powierzali Mu wszystko. Bo wtedy będę doświadczał pokoju. Myślę, że każdy z nas, każdy wierzący pragnie doświadczać tego pokoju, zwłaszcza w świecie, w którym żyjemy. I żyć tak, żeby się podobać Bogu. A jednak w tym wszystkim potrafimy zapominać i zaniedbywać to, co jest tak ważne, modlitwę. I zajmujemy się tak wieloma rzeczami, które tak, są dobre, są ważne, ale są ważniejsze rzeczy. Jak to, żeby usiąść u stóp Jezusa i słuchać tego, co On ma mi do powiedzenia. Zapominamy o tym, co najważniejsze w naszym życiu. Że nie moje ciało jest najważniejsze, bo moje ciało przemija. Codziennie rano, jak się budzę, to widzę to, że coraz bardziej. Doszedłem do takiego momentu, w którym jak się rano budzę i nic nie czuję, nic mnie nie boli, to znaczy, że chyba nie żyję. Dlatego cieszę się, że coś czuję, że coś jest, bo to znaczy, że żyję. Ale tak potrafimy dbać o ciało, zajmować się ciałem, siłownie, jakieś tam różne dzieła, kosmetyki, wszystko, 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 ale zapominamy o tym, że jest dusza i duch, które są ważniejsze niż to ciało, które przemija. 1 Tymoteusza 4,8 mówi, ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. No jakiś tam przynosi, ale niewielki. Natomiast pobożność do wszystkiego jest przydatna. Wow! Pobożność jest do wszystkiego przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. To ciało przemija, ale to, co duchowe, to jest przydatne. To jest niesamowite. Wiecie, ćwiczenie, dobrze, ale pobożność, wzrastanie w Panu. Życie duchowe jest tak ważne i o tym mówi Marka 8,36, bo co pomoże człowiekowi, chociażby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Wow. Czy
Ja tak sobie myślę, czy cokolwiek z tych rzeczy, którymi dzisiaj się tak bardzo zajmujemy, za którymi się uganiamy, czy cokolwiek z tych rzeczy weźmiemy ze sobą do nieba? Tu jesteśmy tylko przechodniami. Ja pamiętam, już opowiadałem tę historię, ale mój znajomy pastor ze Stanów opowiadał, jak kiedyś wziął swoje dzieci na wycieczkę. Wziął je na wycieczkę na wysypisko śmieci. I te dzieciaki, patrząc na niego, mówią: tato, co ty robisz? Gdzie ty nas tutaj przyprowadziłeś? Po co nam tutaj przyprowadziłeś? Tu śmierdzi w ogóle, o co? Przyprowadziłem was tutaj, bo chcę, żebyście zobaczyły, gdzie lądują te wszystkie rzeczy, o które ludzie się zabijają w dniu dzisiejszym. One dzisiaj się ludzie to zabijają, a jutro one wszystkie tu wylądują. To nie jest najważniejsze. Są rzeczy, które są dużo ważniejsze. To Bóg dał ci życie, abyś mógł żyć w pełni tym życiem, podobając się Jemu i być zmienianym na Jego obraz i podobieństwo. Ale to życie, prawdziwe życie, zaczyna się na kolanach. Gdy w modlitwie przychodzę do Boga i składam przed Nim to wszystko i po prostu siedzę u tych stóp Jezusa, aby przyjmować to, co do mnie mówi. Tak jak zrobiła to Maria. Marta krzątała się. A Jezus powiedział, są ważniejsze rzeczy. I potem od 11 rozdziału, od 1 wersetu, widzimy, jak Jezus uczy uczniów, jak się modlić. I on mówi tak, tam czytamy w ten sposób: a gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczał uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Jezus mówi, gdy się módlcie, róbcie tak. I to jest ciekawe, bo on nie nauczył nas takich regułki, że musimy powtarzać, klepać w kółko tą regułkę, ale dał nam wskazówki, jak się modlić, co robić. Pierwszy mówi, kiedy się módlić? Ja tak sobie zadałem pytanie, no dobrze, no ale czasami ludzie przychodzą, ale jak się modlić, kiedy się modlić, w jaki sposób się modlić? Po pierwsze, myślę, że ważne jest, żeby wytworzyć swój taki nawyk, że ja nie przechodzę przez żaden dzień bez spotkania z Panem, by w modlitwie powierzyć Mu ten dzień, a potem podziękować Mu za ten dzień. Mieć taki nawyk. Tak samo jak, wiecie, jeżeli nie będziesz miał takiego nawyku, to będą sytuacje, które spowodują, że będziesz zaniedbywał to, co jest tak cenne. Ja pamiętam, gdy chodziłem na siłowni w miarę regularnie rano, to wiedziałem, że jeżeli wieczorem nie podejmę decyzji, że rano wstaję i idę, to gdy zostawiałem tę decyzję na poranek, to rzadko kiedy wstawałem. Chciało mi się wstać, żeby iść. Ale wieczorem podejmowałem decyzję tak. Rano wstaję i wieczorem przygotowałem całą torbę, całe ubranie, wszystko co było, żeby rano wstać i pójść. Powiedziałem, że jak rano będę się zastanawiał, czy pójść, to pewnie wstając z łóżka uderzę się głową o kant poduszki i stracę przytomność na kolejne pół godziny. I tyle będzie z tego wszystkiego. Nie? Dlatego taki nawyk. Zobaczcie, Żydzi modlili się 3 razy dziennie. Modlili się rano, w południe, wieczorem. W Dziejach Apostolskich czytamy o uczniach, którzy na początku podążali tym schematem i chodzili do świątyni i tam modlili się. Daniel, to jest bardzo dobry przykład. W księdze Daniela w 6 rozdziale, w 11 wersecie czytamy, jak on się modlił. Miał taki nawyk. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, w którym to pismo na marginesie było dużym zagrożeniem dla niego, bo on nie mógł się modlić do Boga, tylko do władcy. Ale on, co zrobił, gdy dowiedział się, że nie może się modlić? Udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okno otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysłał swego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. Tak, robił to wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, rok temu. 3 razy dziennie modlił się do Pana i wysławiał Jego imię. To był jego nawyk. Tak miał. Jezus, gdy chodził po ziemi, on bardzo często czytamy w Ewangeliach o tym, jak modlił się. I na przykład w Marka 1,35 jest wczesnym rankiem, przed świtem, wstał
I wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. I to są chyba wersety ulubione Stasia i Marki, bo oni przed świtem potrafią się modlić. Niektórzy śpią, gdy oni się modlą, ale to myślę, że oni się modlą o tych, którzy śpią jeszcze. Ale Jezus nie tylko przed świtem modlił się, on się modlił przy każdej okazji. Jaka była ku temu okazja? Modlitwa jest czymś tak niesamowitym. Ostatnio słyszałem historię pewnej kobiety, która nazywała się Susanna Wesley. Ona żyła w latach 1669-1742, dosyć dawno. Ale to była kobieta modlitwy. Ciekawe to jest, że ona miała w sumie 19 dzieci. 19! Z czego 9 zmarło jako noworodki we wczesnym wieku. Ale 10 dzieci wychowywać. Ona je uczyła w domu. 6 godzin dziennie nauczanie domowe. Miała taką metodę, że z każdym dzieckiem musiała co dzień, jednego dnia spędzić co najmniej godzinę sam na sam z tym dzieckiem, żeby ogarnąć te wszystkie. Więc każde dziecko miało wyznaczony swój termin w tygodniu, żeby móc spędzić z mamą czas, żeby być blisko mamy, żeby sam na sam z nią być. No, przy 10, gdy sama wychowała te dzieci, no to nie było łatwo. Jeszcze do tego był nieustanny brak pieniędzy, nie miała pieniędzy, jej mąż siedział w więzieniu za defraudację i w ogóle, no to tam działy się różne rzeczy. Ale ona miała taki zwyczaj, że codziennie, w środku dnia, brała przerwę od wszystkich rzeczy, które robiła. Zakładała tą czapkę, która akurat tutaj jest narysowana i modliła się. I wszystkie dzieci wiedziały, gdy mama ma tą czapkę na głowie, to znaczy nie podchodźcie do mamy. Bo mama spędza czas z Bogiem na modlitwie. Dzieci wiedziały, to nie jest czas, żeby jej przeszkadzać. Bo ona wtedy się modli. I była dzieckiem modlitwy. I wiecie, co ciekawe jest to, że ona jest znana też z tego, że miała 2 synów, którzy mieli na imię John i Charles Wesley. Bardzo znani ludzie, jedni z twórców przebudzenia, reformy Kościoła. Oni tak naprawdę zapoczątkowali Kościół metodystyczny. To jest, tylko teraz, czy to jest przypadek, że 2 takich ludzi, którzy tak wiele zrobili dla Królestwa Bożego, wyszli z tak biednej rodziny i z tego wszystkiego? Czy to nie jest przypadek? Czy to jest matka, która modliła się o swoje dzieci? Matka, która była kobietą modlitwy? Bo to jest tak ważne i tak cenne, gdy my możemy przychodzić do Boga, siadać u Jego stóp i wsłuchiwać się i mówić do Niego i rozmawiać z Nim. Jezus uczy swoich uczniów, nauczył ich i mówił im, nie klepcie tych regułek jakichś takich, nie? Ja byłem wychowany w rodzinie, w której myślałem, że tak trzeba się, że tylko tak się można modlić, klepiąc tą regułkę. Ojcze nasz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedyny pożytek z tego to jest to, że znam na pamięć tą modlitwę. Bo się jej nauczyłem. Musiałem się jej nauczyć. Ale myślę, że tu nie chodzi o klepanie regułek. I tutaj on uczy ich, jak to jest. Bo tu widzimy kilka punktów, gdy on mówi, Ojcze nasz, który jest w niebie. Gdy przychodzisz do Boga w modlitwie, to wiedz, do kogo przychodzisz, że przychodzisz do swojego Ojca. On jest twoim Ojcem. Abba, Ojcze, tatusiu. Przychodzisz do Ojca swego. Nie jesteś jakimś petentem, który przychodzi i tak jak do urzędu puka i być może ktoś cię tam przyjmie. Przychodzisz do swojego Ojca. Do swojego Ojca w niebie, o którym jest powiedziane Rzymian 8:15, że On nie dał nam ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze, tatusiu. Przychodzimy do Niego jak do swojego Ojca. Czy rozumiemy to? Że przychodząc w modlitwie do Boga, przychodzimy do Ojca ze wszystkimi tego konsekwencjami. I potem on mówi, święć się imię Twoje. To znaczy, że ja oddaję Mu cześć i chwałę, bo On jest święty, jest wszechmocny, wszechobecny, wszechwiedzący. On jest cały święty Bóg, do którego przychodzi. I to Jego imię ma się święcić. Tu nie chodzi o moje imię, tu nie chodzi o moje potrzeby, ale chodzi o to, żeby On był wywyższony w moim życiu. Dlatego przychodzę do Niego. Do tego, który jest moim Ojcem, ale jest też świętym Bogiem. Potem mówi, przyjdź królestwo Twoje. I ta świadomość też, że On jest nie tylko Ojcem, nie tylko jest świętym, ale jest też Królem, który ma swój tron i On siedzi na tym tronie. Przychodzimy do Tego, którego tron jest zajęty. Na tym tronie nie jestem ja z moim ego, z moimi pragnieniami, ale On jest na tym tronie. I On jest najważniejszy. I ta świadomość, że On jest Królem, to jest tak ważne, że jest Królem, który triumfuje,
któremu wszystko jest podległe, jest suwerennym Bogiem. I dlatego przychodzę do modlitwy i tu jest ciekawe, że tu jest przyjdź królestwo Twoje. I tak myślę, że w tych modlitwach, tym do Niego przychodzimy, też jest ten element oczekiwania. Modlitwa to nie tylko proszenie, ale też oczekiwanie. Boże, co Ty masz dla mnie? Boże, co Ty chcesz zrobić? Boże, niech Twoje oczekiwania w moim życiu się spełni. Co ja robię w czasie, gdy oczekuję na wypełnienie się tego wszystkiego? Przyjdź, Boże. Niech Twoje królestwo będzie najważniejsze, Twoje priorytety. On jest królem, który siedzi na tronie. Nie ma innego króla. Wiecie, gdy tak się modliliśmy tam i tak dosyć dużo modliliśmy się też o Ukrainę, o tą całą sytuację. I tak Bóg położył mi przed oczami taki obraz, bo słyszę tak wiele świadectw i osób, które mówią o tym, jak ludzie na Ukrainie dzisiaj zwracają się do Boga i ludzie są otwarci na Ewangelię i przyjmują tę Ewangelię. Ostatnio też słyszałem, że w tej chwili najwięcej tej aplikacji Biblia jest ściąganych właśnie na Ukrainie. Że ludzie sięgają po to słowo, chcą tego słuchać, chcą tego czytać. Wiecie, Bóg mi pokazał jedną rzecz, że narody, aby mogły powstać, najpierw muszą uklęknąć. Najpierw muszą paść na kolana. I dla mnie to jest taki piękny obraz, że to, co się dzieje na Ukrainie, o czym słyszymy, co widzimy, to jest naród, który pada na kolana przed Bogiem. I to jest naród, który Bóg podniesie i da mu zwycięstwo. Ja w to wierzę głęboko. Bo naród, który chce powstać, najpierw musi paść na kolana. I my to widzimy dzisiaj. Te rzeczy się dzieją. Bo Bóg jest królem, który siedzi na swoim tronie. I nikt go nie zrzucił z tego tronu. On jest na swoim tronie. Dlatego on później, Jezus mówi w tej modlitwie, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przychodzimy, znacie, w tych trzech pierwszych punktach przychodziliśmy do Boga i koncentrowaliśmy się na Nim, na tym, kim On jest. I teraz przechodzimy do tego, jaka jest moja postawa, co ja wobec tego wielkiego Boga, do którego przychodzę. Bo niech Twoja wola się wypełnia w moim życiu. Nie zapominajmy o tym, że modlitwa to nie jest lista zakupów. Czasami Boga traktujemy jak po prostu takiego, no, Mikołaja. No, przychodzimy do Niego z listą zakupów i o, tego chcę, rób. Nie? Nie. Modlitwa to nie jest coś, że ja w jakiś sposób zmieniam Boga, czy wykręcam Mu rękę i mówię, Boże, masz zrobić to, to, to i to, bo ja Cię o to proszę. Nie. Prawdziwa modlitwa to jest to wtedy, gdy On zmienia mnie. Ja przychodzę do Niego i mówię, Boże, niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu. Nie ja, ale Ty. Ja nie modlę się, żeby coś otrzymać, ale modlę się, aby być w Jego społeczności, być z Nim. Wiecie, jak to rewolucjonizuje wszystko? Gdy ja przychodzę do Boga nie z taką postawą, że Boże, ja przychodzę tutaj dlatego, żeby coś otrzymać, ale przychodzę, Boże, do Ciebie, bo chcę być, przebywać z Tobą. Chcę być z Tobą, tak jak Maria. Siedzieć u Twych stóp i słuchać tego, co masz mi do powiedzenia. Boże, niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu. Dlatego On później mówi jeszcze chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj zaczyna się, że tu już nie ma liczby pojedynczej, tu jest liczba mnoga. To znaczy, że to jest kolejny przykład na to, że tu w modlitwie nie chodzi tylko o mnie. O to, czego ja chcę, czego ja potrzebuję. To jest szersza sprawa i to jest tak piękne, gdy my tam modlimy się, tam raz w tygodniu przychodzimy, aby się razem jako Kościół modlić i możemy się modlić o siebie nawzajem. Bo ja mogę powierzać też inne osoby w modlitwie Bogu. Bo On jest tym, który ma trosk, który się troszczy, który ma łaskę, który ma odpowiedź i który ma zaopatrzenie na każdy dzień. I to też mi mówi, jeżeli ja proszę o chleb na każdy dzień, to znaczy, że ja każdego dnia przychodzę do Niego. Na każdy dzień potrzebuję Jego zaopatrzenia. Każdy dzień potrzebuję spędzać z Nim. I potem przychodzi do bardzo takiej trudnej rzeczy. On mówi, i odpuść nam nasze grzechy, albowiem my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Znaczy, poprzedni werset
Mówił o tym, że taka zależności Boga, przychodzę w modlitwie, żeby pokazać moją zależność od Boga w teraźniejszości. Boże, potrzebuję Twojego zaopatrzenia na każdy dzień. Ale teraz, on mówi, gdy przychodzisz, to pamiętaj, że ja jestem też tym, który może rozprawić z Twoją przeszłością. Nie tylko chodzi o teraźniejszość, ale też o Twoją przeszłość, która czasami powstrzymuje Cię przed tym, aby się modlić, aby otrzymać odpowiedź o modlitwę. I to jest tak ważne, bo on tutaj nam mówi o tym przebaczeniu, którego potrzebujemy, o którym też rozmawialiśmy tam w tej modlitwie. Odpuść, jak my odpuszczamy winowajcom. Efezjan 4,32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni. Co robiąc? Odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. On nie mówi nam o tym, żebyśmy przebaczali. Mówi, ja nie wiem, jak to jest wybaczyć, ale chcę, żebyście wy wybaczali. Nie, on dokładnie wie, co to znaczy, bo sam to zrobił. On, wisząc na krzyżu, to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, wisząc na krzyżu i zwracając, widząc tych ludzi, którzy mu zadawali ból, cierpienie, którzy przybijali go do krzyża, pluli mu w twarz i on, widząc tych ludzi, woła do swojego ojca, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybacz im. I on, skoro wybaczył, on mówi, jak ja wam wybaczyłem, wy też możecie wybaczać. Kolosjan 3,13. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu? Jak Chrystus odpuścił, tak i wy odpuszczajcie. Wow. A później w 14 wersecie dodaje, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość. Wiecie, jakie to jest ważne? Dlaczego? On dodaje, żeby przyobleczyć się w miłość, bo 1 Piotra 4,8 mówi, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Wiecie, ja tak się zastanawiałem, może jest czasami w naszym życiu, że czujesz, że gdy modlisz się, to twoje modlitwy odbijają się jakby od sufitu i nie przechodzą nigdzie dalej. Po prostu modlisz się i modlisz i tak jakby jakiś sufit był nad tobą i wszystko się odbija i nie trafia dalej. Dlaczego tak się dzieje? Może właśnie dlatego, że w moim życiu są pewne rzeczy, które wymagają przebaczenia, wyznania. Wiecie, są takie bardzo ciekawe wersety, które mówią, że gdy my żyjemy w grzechu i pielęgnujemy ten grzech, to wiecie, że Bóg może nie słyszeć tego, co ty mówisz do Niego? Izajasza 59, 1 i 2. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przystępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Wow. Izajasza 1,15. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. A Psalm 66? Do niego wołałem ustami mymi i wysławiałem go językiem moim. Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Wyobrażasz to sobie? Że knujesz coś w swoim sercu. Jest tam zło, niegodziwość, nienawiść, plotkarstwo, brak przebaczenia. Pan by mnie nie wysłuchał. To jest ciekawe, że pamiętajcie, że tu nie chodzi o to, że gdybym upadł, gdy upadnę, to Bóg mnie nie wysłucha. Tu nie o tym mowa, tu jest mowa o tym, że gdy pielęgnuję ten grzech w swoim życiu, żyję taką postawą, gdzie kocham ten grzech i żyję w tym grzechu, jestem nim przesiąknięty. Wiecie, co masz robić, gdy upadniesz? To jedyną modlitwą, którą powinieneś mieć, gdy przychodzisz, gdy upadniesz, to jest ta modlitwa z 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajesz swoje grzechy, wiernie jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści te grzechy i oczyści od wszelkiej nieprawości. Gdy upadniesz, to przychodzisz do Boga i prosisz Go o przebaczenie, o wybaczenie. A On tę modlitwę usłyszy. On usłyszy tę modlitwę.
Ale może czasami być tak, że czujesz, że te modlitwy tak jakby odbijają się od sufitu, dlatego, że masz konflikt z innymi ludźmi. I nie ma tam tego przebaczenia. Marka 11:25. Gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. I tak samo Mateusza 5:23-24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam swój dar na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Wiecie, czasami jest tak, że jeżeli pielęgnujemy w swoim sercu to zło, ten gniew, to nieprzebaczenie, ten duch plotkarstwa, osądzania, to wszystko, może być tak, że po prostu modlimy się i tak czujemy, że po prostu modlitwy jakby się odbijały. Może to jest czas, że trzeba zostawić te modlitwy i przyjść pojednać się z bratem, z siostrą. Może trzeba powiedzieć przepraszam. Myślę, że właśnie dlatego Jezus tak dużo mówi o przebaczeniu. Bo wiecie, dla mnie ostatnio tak słyszałem taki przykład osoby, która po prostu tak jakby, dla mnie to było jakby strzał w policzek w kwestii przebaczenia. I to jest świadectwo osoby, która się nazywa Ruby Bridges. To jest ta dziewczynka, jeżeli ją widzicie, 6-letnia dziewczynka. To jest zdjęcie z 1960 roku. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to zobaczyć? To rzecz się dzieje w Luizjanie, w Nowym Orleanie, tak naprawdę dokładnie już. Ona miała 6 lat wtedy i była pierwszą murzyńską dziewczynką, pierwszym ciemnoskórym dzieckiem, które poszło do białej szkoły. Do szkoły, która była tylko dla białych ludzi, białych dzieci. Wiecie, żeby dojść do szkoły, to 20 policjantów musiało ją eskortować. Ponieważ na całej tej drodze, która była do szkoły, były tłumy ludzi, którzy krzyczeli, złorzeczyli, nawet życzyli jej śmierci. Tam nawet czytałem o człowieku, który zrobił trumnę, na której napisał jej imię i nazwisko, żeby jej pokazać, że tu my cię nie chcemy, tu jest twoje miejsce, nie chcemy cię. Wiecie, ile tu musiało być nienawiści? 6-letnia dziewczynka. Kiedyś jeden z tych, bo miała też zapewnioną opiekę psychologiczną, jeden z tych psychologów zapytał ją, że zauważyłem, że gdy szłaś do szkoły, to coś mówiłaś do tych demonstrantów. No ona powiedziała, ja nic do nich nie mówiłam. Ja po prostu modliłam się, żeby Bóg im wybaczył, bo oni nie wiedzą, co robią. Wyobrażasz sobie, jakie przebaczenie z ust 6-letniej dziewczynki, która modli się idąc i słysząc te wszystkie złorzeczenia, te wszystkie rzeczy po drodze i modli się, żeby Bóg wybaczył tym wszystkim ludziom, bo nie wiedzą, co czynią. Przebaczenie jest tak ważne. Ona dzisiaj jeździ po świecie i też głosi, bo była jednym z takich widziałem też, jak przeglądałem to widziałem zdjęcie, gdy w Białym Domu była witana i tam też przemawiała. Ale wyobraźcie sobie, pośród tego wszystkiego, tej nienawiści, tego wszystkiego, ona, tak jak Jezus, który modlił się o swoich oprawców. Jezus mówi, w tej ucząc modlitwy, rozpraw się ze swoją przeszłością. Gdy przychodzisz do mnie i modlisz się o chleb codzienny, modl się o to, co dzisiaj, ale też pamiętaj, żeby rozprawić się ze swoją przeszłością, żeby nie trzymać w swoim sercu czegoś, co jest nie tak. I później przechodzi do przyszłości. Modlitwy to jest coś, co też w czym powierzamy swoją przyszłość, bo on mówi i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Nie lubię tego tłumaczenia, przyznam szczerze. W innych tłumaczeniach to jest tak trochę lepiej oddane, na przykład w Biblii Tysiąclecia. Byśmy nie ulegli pokusie, albo w ewangelicznym tłumaczeniu, bądź przy nas w czasie próby. Bo tutaj możemy dochodzić do takiego błędnego wniosku, że Bóg jest tym, który nas kusi do złego. Nie. Mateusza 4:3 i 1 Tesaloniczan 3:5 mówi, że kusicielem nie jest Bóg, ale diabeł. On jest tym, który kusi do złego. Bóg nas nie kusi do złego. On nas nie prowadzi ku złemu. On nas prowadzi ku dobremu.
I wiecie, to jest ciekawe, to jest, ja taki obraz widziałem, kiedyś słyszałem o tym właśnie, który ilustruje to i bardzo mi się to spodobało. To jest tak jak matka, która jest małym dzieckiem po centrum handlowym i wie, że tam w tym centrum handlowym jest taka alejka, na której są same słodycze. A to dziecko nie może tyle słodyczy jeść, bo to jest dla jego, no, to nie jest dobre dla niego. I taka matka będzie w mądrości swojej tak prowadzić to dziecko, żeby ominąć tą alejkę i pójść inną alejką. Czy innymi słowy, nie prowadź nas przez alejkę ze słodyczami, bo to jest dla nas, bo to nie jest dla nas dobre. Zbaw nas od tego złego. Prowadź nas swoją drogą, tam, gdzie Ty chcesz. I to dotyczy naszej przyszłości. Wiecie, ta modlitwa jest tak cenna, tak ważna, której Jezus nas nauczył, bo ona mówi po pierwsze, gdy przychodzisz do Boga, to wiedz o tym, że przychodzisz do Ojca, który jest święty i tak naprawdę podajesz się Jego woli. Niech Jego wola dzieje się w Twoim życiu. O, jak my często I On w tej modlitwie pokazuje, że to jest pierwsza rzecz, z którą przychodzę w modlitwie. Myśląc o Bogu, o tym, kim On jest, jaki jest i że Jego wola jest w moim życiu ma się wypełnić. A my pomijamy ten etap i od razu przychodzimy do tego. Boże, ja chcę to i to. Zapominamy o tym, do kogo przychodzimy. Ale Jezus w tej modlitwie uczy nas tego, że najpierw Bóg, przychodzę do Boga, rozpoznaję do kogo, z czym i kim On jest. A dopiero potem przychodzę i powierzam Mu swoją teraźniejszość, gdyby mowa była o chlebie, swoją przeszłość, gdy była mowa o przebaczeniu win i swoją przyszłość, gdy chodzi o to prowadzenie i zbawienie od złego. On jest zainteresowany moją przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, bo chce dla nas tego, co dobre. I wiecie, że gdy przychodzimy i modlimy się i powierzamy Bogu te wszystkie rzeczy, to cuda się dzieją. I na zakończenie chciałem wam powiedzieć o jednym takim cudzie, który opisany jest w biografii pewnego człowieka. I to jest człowiek, który nazywał się George Miller. Może niektórzy z was kojarzą tego człowieka. Żył w latach 1805-1898. To już tak na zakończenie. Był misjonarzem i założycielem wielu sierocińców w Anglii. Wiecie, że podobno około ponad 10 tysięcy dzieci było w jego sierocińcu, w sierocińcach. 120 tysięcy dzieci mogły zostać wykształcone dzięki temu, że on uczył te dzieci. Wiecie, że to jest ciekawe, że wiele osób oskarżało go o to, że podnosi statut najbiedniejszych do poziomu, do którego im się nie należy. Bo kształcił te biedne dzieci z najbiedniejszych rodzin. Ale w swojej służbie, która była naprawdę rozległą służbą i wiele rzeczy robił, prowadząc tyle sierocińców, ucząc tyle dzieci z najbiedniejszych rodzin, no musimy chyba, domyślamy się, że nie za dużo miał pieniędzy na to. Ale on postanowił jedną rzecz, że nigdy nie będzie prosił ludzi o pieniądze. Że będzie przychodził ze swoimi prośbami i ze wszystkimi potrzebami, będzie przychodził do Boga i czekał, aż Bóg zaopatrzy i Bóg zrobi wszystko. I myślę, że jedna z najbardziej znanych historii tej, której on opowiadał, jak Bóg był wierny w tym wszystkim, to taka historia, w której pewnego dnia z jednym z tych sierocińców wszystkie dzieci zebrały się rano na śniadanie, jak to zwykle było. I on powiedział, to teraz będziemy się modlić o nasze śniadanie, także spędźmy teraz czas na modlitwie. Bo tylko on wiedział, że kuchnia jest pusta i tam nie ma nic do jedzenia. Dzieci o tym nie wiedziały. Nie chciał im tego powiedzieć, ale on wiedział, że Bóg jest tym, który wie. Nie tylko on, ale Bóg też wie, że kuchnia jest pusta i dzieci nie mają nic do jedzenia. Wiecie, że w momencie, gdy dzieci się modliły, wszyscy się tam modlili, nagle usłyszeli stukanie do drzwi. Poszedł otworzyć, a tam był lokalny jakiś piekarz, który powiedział, że nie wiem dlaczego, ale dzisiaj o 3 w nocy Bóg mnie obudził i kazał mi piec chleb. I powiedział, i zawieź go do tego sierocińca. Mówi, nie wiem, czy potrzebujecie, czy nie potrzebujecie, ale zrobiłem to, bo i tak nie mogłem spać, więc nie wiem. Chcecie ten chleb? On mówi, no właśnie na ciebie czekaliśmy. I gdy wyładował ten cały chleb i wszystko, nagle kolejne stukanie do drzwi. I mleczarz, po prostu, który przychodzi i mówi, wiesz co, jechałem z mlekiem, żeby dostarczyć mleko do jakiejś tam miejscowości, ale samochód mi się właśnie tutaj zepsuł koło waszego sierocińca i już nie dostarczę tego mleka. I albo to mleko się zmarnuje
i będę musiał je wylać, albo jeżeli chcecie, to możecie sobie je wziąć. Nie wiem, czy potrzebujecie, ale mówię, no właśnie na ciebie czekaliśmy. Wiecie? Cuda się zdarzają, gdy modlisz się. Gdy spędzasz czas u stóp Jezusa, przychodząc do Niego. Czasami jesteśmy tak bardzo zajęci tym działaniem, tym czynieniem, tak jak to robiła Marta. Jezus mówi, słuchaj, niewiele potrzeba. To jedno jest najważniejsze. Przyjdź do mnie. Spędź czas ze mną. Tak sobie myślę, ile cudów mogło nas ominąć dlatego, że porzuciliśmy tą modlitwę i próbowaliśmy samemu wszystko robić. Ale Bóg mówi, przyjdź do mnie. Ta modlitwa to nie jest coś skomplikowanego. Dla mnie ta historia, o której czytaliśmy w Łukasza, 10 rozdziale, to jest po prostu przesiadywanie u stóp Jezusa w Jego społeczności, w Jego obecności. Mówienie do Niego, słuchanie Go, ale przyjmowanie też od Niego. To, co On chce, aby się działo. Ja dziękuję Bogu za was, za to, że się modlicie, że jesteście ludźmi, którzy się modlą i muszę wam powiedzieć, będziemy niejednego cudu doświadczać, gdy będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam tą możliwość, że możemy modlić się do Ciebie, możemy powierzać Tobie wszystkie rzeczy w naszym życiu. Dlatego dziękuję Ci za to, że Ty pokazujesz nam, że prawdziwie silni, prawdziwie mocni ludzie to są ci, których ręce są złożone do modlitwy, a kolana ugięte przed Tobą. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to. I dziękuję za to, że możemy Tobie powierzyć wszystko. Dlatego powierzamy Tobie siebie, nasze rodziny, ten Kościół, ten kraj i tą Ukrainę i to wszystko, co się tam dzieje, Panie. Ty jesteś Królem. Niech Twoja wola wypełnia się, Panie. I dziękuję Ci za to, że na kolanach możemy do Ciebie przychodzić i czerpać pokój i siłę z tego wszystkiego.